Dzień dobry, Polska bez cenzury. Pan jest z jakiej telewizji? Dziennikarz śledczy. I to jest... Dziennikarz śledczy, to jest legitymacja. Tak, tak. Tu nas same i panowie tutaj filmujecie to, co się wydarzyło. Tak. Jesteśmy przed komendą powiatową policji w Legionowie. Przypomnę, że tutaj właśnie w tym mieście wydarzyły się ostatnio rzeczy, no, które wstrząsnęły polską opinią publiczną. Bardzo proszę, zaprosił nas tutaj pan prezes Stefan Michał Dębowski ze Stowarzyszenia Demokracja USA. Panie Michale, co tu się wydarzyło? Podczas interwencji policji w jednym z legionowskich parków młody 19-letni chłopiec połknął torebkę z zawartością 1 grama marihuany. Dwóch zostało zatrzymanych, a ten trzeci uciekał. Trudno powiedzieć, czy prawdą jest, że policjanci próbowali mu tą torebkę z tą marihuaną wyciągnąć z gardła poprzez duszenie go. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma takich dowodów, chociaż zgłosiło się dwóch świadków. Ale na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Już pani rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie mówi nieprawdę, ponieważ na portalu legionowskim legio24.pl od dawna jest informacja, że odbyła się sekcja zwłok. Natomiast pani prokurator twierdzi, że wszystko będzie wiadomo po sekcji zwłok. Proszę państwa, przyjeżdżam tu ze Stanów Zjednoczonych, żeby uświadamiać społeczeństwo polskie, żeby nie pozwoliło się tak traktować władzy, jak władza to społeczeństwo traktuje, co mam na myśli. Policja jest represyjna w stosunku do obywateli. Kto się tym zajmuje na co dzień, ten ma tego świadomość. W Stanach Zjednoczonych przez 20 lat pobytu, praktycznie 2 lata tylko, 2 razy byłem tylko kontrolowany przez służbę ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jak tylko przyjeżdżam, wyskakują z krzaków, stoją na terenie jakichś wjazdów, są nieuprzejmi. Odmówiłem policjantowi z ruchu drogowego z Legionowa, kiedy mnie zapraszał do radiowozu, odmówiłem po prostu wejścia do radiowozu. Byłem zaskoczony, że policjant w Polsce zaprasza mnie do radiowozu. Mówię, no jak proszę pana, pan mnie zaprasza do radiowozu na jaką okoliczność? A porozmawiamy. Ja mówię, proszę pana, ja nie daję i nie biorę i nie porozmawiamy. Jeśli pan uważał, że dokonałem jakiegoś wykroczenia, proszę sprawę skierować do sądu. Sprawa się zakończyła w ten sposób, że sprawa się odbyła bez mojego udziału. Zostałem powiedzmy skazany. Odwołałem się, nie uznano mojego odwołania. Przyszedłem tutaj do komendanta, opowiedziałem mu całej sprawie. Po przesłuchaniu mnie przez funkcjonariuszkę policji komendy w Legionowie sprawę skierowano do prokuratury, ale niestety prokuratura odmówiła wszczęcie postępowania. Proszę państwa, ja państwu coś pokażę ciekawego. Ja co roku tu przyjeżdżam na uroczystości 31 sierpnia pod Stocznią Gdańską. I to może świadczyć o tym, jaka w Polsce jest wolność. Dostałem taki wyrok, to jest wyrok nakazowy, za powieszenie banera na płocie po tym, co zostało po Stoczni Gdańskiej. W dniu 31 sierpnia, to było otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności, dostałem wyrok nakazowy za powieszenie banera o treści nie ma wolności. Nie ma wolności. Nie ja go powiesiłem, wiem kto go powiesił, rozmawiałem z organizatorem tego protestu. Ja tylko tam po prostu w tym miejscu byłem i zostałem wylegitymowany. Proszę państwa, to gdyby ktoś z państwa przechodził koło lasu, w którym powiedzmy zboczeniec gwałci kobietę i gdyby policjant powiedzmy was wylegitymował, też bylibyście posądzeni o gwałt? Jest jeszcze jedna sprawa. Proszę sprawdzić na internecie, od 2 dni jest film z interwencji, jaką podjął funkcjonariusz policji w Legionowie. Zatrzymał człowieka z wózkiem, wmawiając mu, że telefon, przez który rozmawia, jest kradziony. Nie zwracał w ogóle uwagi na to, że jest małe dziecko, że śpi. Był po prostu, zachowywał się w sposób nieuprzejmy, szarpał tego człowieka, a ten człowiek powiedział, proszę pana, ja nagrywam, jeśli pan podejrzewa, że telefon jest ukradziony, niech pan po prostu wezwie tutaj radiowóz. Proszę mnie na komisariat zawieźć, proszę pokazać na kasę rewizji. Źle się dzieje w państwie polskim. Proszę państwa, ja jestem rocznik 54 i powiem szczerze,
że nie pamiętam takich sytuacji. Nie pamiętam. Policja jest w stosunku do obywatela nie w porządku. Pilnuje interesów władzy, natomiast nie pilnuje interesów obywatela. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. W Legionowie miało miejsce takie zdarzenie, że radiowóz policyjny podjechał do kibiców, młodych chłopców, którzy wychodzili ze stadionu po meczu. Jeden z funkcjonariuszy otworzył okno i pryskał w ich stronę gazem. Ponieważ czuję się działaczem społecznym, przyszedłem, zgłosiłem tą sprawę do byłego komendanta. Nie był zachwycony. Do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi. Czy naprawdę, chcemy żyć w takim państwie? Jak pan ustosunkowuje się do pomysłu, który 11 lat temu był wdrożony na Kolskiej, w Izbie Wytrzeźwień Warszawskiej, tak, do stałego monitoringu funkcjonariuszy? Proszę państwa, tak, to jest właśnie problem. Tego typu akcje, wszelkie akcje typu, powiedzmy, legitymowania, zatrzymania powinny być nagrywane. Wtedy, powiedzmy, ja nie twierdzę, że wszyscy, przecież policja jest potrzebna, bo broni także i pani, i mnie, prawda? Ale są funkcjonariusze, którzy po prostu nadużywają władzy. Oni się po prostu nie nadają do tej pracy. Oni mogą być dobrzy, powiedzmy, tu w pracy biurowej, ale oni nigdy nie powinni mieć kontaktu z ludźmi. Jeśli ja idę do komendanta i mówię, proszę pana, byłem w sądzie, przeczytałem akta sprawy, funkcjonariusz, który mnie zatrzymał i zapraszał do radiowozu, napisał w swoim zeznaniu nieprawdę, że ja byłem wobec niego nieuprzejmy czy wulgarny, że straszyłem go synem, który jest w policji. Nic takiego nie miało miejsca. I prokuratura nic z tym nie robi. O czym to świadczy? Obawiam się, że w tej sprawie nic się po prostu nie wyjaśni. Bo i prokuraturze, i policji, i władzy w tym państwie, które jest naszym państwem, a nie państwem Tuska, Kaczyńskiego, Millera, obawiam się, że tej sprawy się po prostu nie wyjaśni. Że to będzie, powiedzmy, w ten sposób załatwione. Tak, jakiś narkoman połknął, bał się i tak dalej. No i jeszcze jedna sprawa, powiedzmy, tej marihuany. No proszę państwa, czy rzeczywiście to prawo musi być tak represyjne? Wczoraj tutaj był kandydat na prezydenta Korwin-Mikke i ma to samo zdanie. Niech obywatel zadecyduje, czy chce brać marihuanę, czy nie. Przecież większe szkody w społeczeństwie przynosi nadużywanie alkoholu. Proszę sprawdzić, jakie koszty społeczne ponosimy my w leczeniu, powiedzmy, alkoholików, rozbite rodziny, przemoc w rodzinie. To może zakazać albo wprowadzić ustawę, że pani albo pan może wypić tylko, powiedzmy, odpowiednią ilość alkoholu w odpowiednim czasie. Proszę państwa, tak nie można. Dobrze, że już jest taki moment, że są redakcje niezależne od powiedzmy, tych mediów mainstreamowych i coś się jeszcze, powiedzmy, prześlizgnie. I bardzo się cieszę, że tutaj się zgromadzili ludzie, że były tutaj, powiedzmy, protesty. Oczywiście nie popieram jakichś czynów chuligańskich. Absolutnie. Ale bardzo dobrze, że w Polsce ludzie zaczęli się solidaryzować. Bo jak szpital nie wywiązał się ze swoich obowiązków i zmusił kobietę, w której łonie było martwe dziecko, do porodu naturalnego, zamiast dokonać, powiedzmy, cesarskiego cięcia. Jak ta sprawa została właśnie przez wolne media nagłośniona, szpital w tej chwili, powiedzmy, tej kobiecie założył sprawę sądową. Co pana skłoniło się wypowiedzieć do medii? Nie boi się pana o zagrożenie swojego życia? Nie. Proszę pana, jestem Polakiem, jestem patriotą. Gdybym się bał, to siedziałbym w Stanach Zjednoczonych i pilnował swojego interesu. A ponieważ są wybory, przyjechałem do Polski, uświadamiam Polaków, nie głosujcie na znanych wam działaczy partyjnych, bo Polska została upartyjniona i to, co się stało, jest właśnie wynikiem, powiedzmy, tego upartyjnienia. Proszę państwa, ktoś po prostu chroni interesu tych, którzy te narkotyki do Polski sprowadzają. Przecież gdyby ta marihuana została zalegalizowana, to wiadomo, że spadłaby jej cena rynkowa, prawda? Proszę się na tym dobrze zastanowić. Proszę pana, no, znałem się z panią Anią Walentynowicz, nawet żeśmy się zaprzyjaźnili. Też ją pytałem: pani Aniu, czy pani się nie bała? Panie Michale, no bałam się, nieraz się bałam, ale trzeba być człowiekiem. Trzeba być człowiekiem, trzeba być otwartym na krzywdę innych. Są ludzie, którzy sobie, powiedzmy, z pewnymi sprawami nie radzą.
No ja na szczęście, powiedzmy sobie, radzę. Czego mam się bać? Że co? Że ci policjanci...